Na targi IFA po raz pierwszy w swojej historii przyjechała wrocławska spółka MBTech, właściciel Marek Hammer, MyPhone czy TechByte. Firma wystawia tam przede wszystkim smartfony, ale również pierwsze w swojej historii komputery z logo TechByte. Komputery mobilne, lekkie ultrabooki, które będą oferowane w dość rozsądnych cenach. Ma tam również przystawkę do telewizora, przystawkę z Android TV. Nas jednak przede wszystkim interesują telefony. Podczas IFA debiutują dwa nowe modele z serii Hammer. Pierwszy to Blade 2, czyli następca, jak doskonale się domyślacie, modelu Blade, czyli pierwszego Hammera z czytnikiem linii papilarnych. Ten również ma czytnik, no i oczywiście zmodernizowaną, ulepszoną specyfikację, jak też zrestylizowaną obudowę z pleckami imitującymi kewlarową plecionkę. Następna nowość to telefon Hammer 4. Komórka do dzwonienia o bardzo dużej wytrzymałości na uderzenie, upadki, zamoczenie. Od po prostu następca pierwszego historycznego Hammera, który odniósł naprawdę spory sukces rynkowy. Sprzedał się w bardzo dużej ilości. No i tak naprawdę do tej pory jest w ofercie, no bo nadal się sprzedaje. Ale mam już czwartą generację w dwóch wariantach. Jeden wariant z plusem, czyli 4 plus, ma po prostu specyfikację wzbogaconą chociażby o łączność 3G. Kolejna nowość to Hammer Patriot. To telefon, który plasuje się gdzieś pomiędzy super wytrzymałymi hammerami, a standardowymi telefonami o klasycznej budowie. To również telefon wzmocniony, ale najciekawsze w nim jest to, że został od podstaw zaprojektowany w Polsce przez Polaków. No oczywiście jest produkowany w Chinach, są wykorzystywane gotowe komponenty płyty głównej. Niemniej cały projekt od zera powstawał w Polsce i o tym mogę Was zapewnić, bo byłem po prostu tego świadkiem. MyPhone zaprezentował również na IFA klasyczny feature phone, prosty telefon Maestro, który wyróżnia się tym, że ma, słuchajcie, metalową obudowę. Tak, w tanim, prostym telefonie MyPhone dał metalową obudowę i dzięki temu urządzenie wygląda naprawdę dosyć ciekawie. No, można różnie oceniać wersję złotą, bo mamy tutaj trzy wersje kolorystyczne. Niemniej na pewno to urządzenie wyróżnia się na rynku pośród innych prostych, niedrogich telefoników. A na koniec propozycja dla tych, którzy przede wszystkim używają telefonu stacjonarnie. No wiadomo, wszyscy chodzą od tej łączności stacjonarnej, każdy przesiada się na komórkę, no ale jeżeli ktoś chciałby jeszcze poczuć feeling posiadania telefonu stacjonarnego, to może mieć MyPhone'a Haloku. On ma bazę do ładowania i na co dzień może po prostu sobie w niej spoczywać i faktycznie wyglądać jak telefon stacjonarny. No ale kiedy wychodzimy, po prostu wyciągamy go z bazy i mamy od zwykłą, prostą komórkę z dużymi, wygodnymi klawiszami. To nie jest telefon dla seniora, to nie jest telefon dla każdego, ale faktycznie, jeżeli ktoś po prostu jest przyzwyczajony, że zawsze miał telefon stacjonarny, no a teraz mieć go z różnych względów nie może, bo trzeba mieć komórkę, to może sobie coś takiego kupić. I to na razie tyle ze stoiska MyPhone'a. Żegnamy się z Wami i do zobaczenia w kolejnych filmach.